Wysoki sądzie, chciałabym w tym miejscu wnieść o odtworzenie filmu dostarczonego przez świadka, który został zachowany na pendrive'ie. Myślałaś, że usunąłem wszystkie kopie? Ty gnojku! To teraz wszyscy zobaczą, jak troszczyłaś się o syna swoich znajomych. Proszę o spokój. Proszę o odtworzenie tego nagrania. A teraz zrobimy Laurze niespodziankę. Ciekawe, czy się przestraszy. Jezu, Laura, jak mogłaś? To jest mój syn. Wychowałem potwora. Dziecko, co się z tobą stało? Wytłumacz mi. Tato, ja... Taki wstyd. Taki wstyd. Może nie umiałem cię wychować. Może gdyby po śmierci twojej matki z kimś się związał, to do tego by nie doszło. A tak, ja... Do Wysokiego Sądu... Ja ją sam wychowywałem. Pani Arlet, ale proszę się uspokoić. To nie twoja wina, tato. Proszę usiąść. Czy chciałby pan coś jeszcze dodać? Tak. Laura błagała mnie, żebym usunął to nagranie i żebym nikomu nie mówił o tym, co widziałem. Na szczęście jedną kopię postanowiłem zachować. Tak na wszelki wypadek. Proszę, aby pani oskarżona wstała. Chciałaby się pani odnieść do przedstawionego dowodu? Nie, nie chcę już odpowiadać na pytania w tej sprawie. Ma pani takie prawo. Czy do świadka są pytania? Ja dziękuję, Wysoki Sądzie. Nie mam więcej pytań, natomiast wnoszę o przesłanie kopii protokołu dzisiejszej rozprawy do prokuratury celem wszczęcia postępowania przeciwko oskarżonej w sprawie molestowania drugiego dziecka, które mogliśmy zobaczyć na materiale dowodowym. Protokoły zostaną przesłane.